wchodzimy w zakładkę ustawienia. Następnie z menu wybieramy zakładkę Google, usługi Google. Zjeżdżamy na dół i wybieramy usługi na koncie. Następnie wyszukiwarka Assistant i Voice. Teraz wybieramy zakładkę Assistant Google. Ponownie wybieramy zakładkę Assistant. Zjeżdżamy na dół i wybieramy telefon. Pokaże nam się opcja włączenia lub wyłączenia asystenta Google. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, proszę zostaw komentarz i subskrybuj kanał, jak to zrobić. Dzięki!